Mamy dany wykres pewnej funkcji, i w tym filmie zajmiemy się poszukiwaniem ekstremów tej funkcji, czyli jej minimów i maksimów. Takich punktów, gdzie wartości tej funkcji są maksymalne albo minimalne. Możemy założyć, że poza tym przedziałem, który tutaj jest narysowany, nic ciekawego z tą funkcją się już nie dzieje, czyli tutaj jej wartości dążą do minus nieskończoności. Tak samo tutaj, na prawo od tego punktu, funkcja już tylko maleje i dąży do minus nieskończoności. No dobrze, no to pierwsze pytanie: czy ta funkcja ma gdzieś maksimum? Ma gdzieś taki punkt, gdzie osiąga największą możliwą wartość. No ja widzę taki punkt tutaj. Oznaczmy sobie argument, w którym ta wartość jest przyjmowana jako x0. No i widzimy, że wszystkie inne wartości, jakie ta funkcja osiąga, są mniejsze niż wartość tej funkcji w punkcie x0. Czyli tutaj jest największa wartość funkcji osiągana. No, i taki punkt nazywamy maksimum globalnym. Maksimum globalnym. To jest maksimum globalne. Globalne w odróżnieniu od lokalnego maksimum, o którym za chwilę sobie opowiemy, co to jest. No, i globalne znaczy tyle, że w całej swojej dziedzinie funkcja nigdzie nie osiąga wartości większej lub równej tej wartości, jaką osiąga w tym punkcie. No, to teraz zastanówmy się, czy ta funkcja ma globalne minimum. No, jak popatrzymy na wykres tej funkcji i sobie wyobrazimy, że ona tej dąży do minus skończoności rzeczywiście, no to przekonamy się, że nie ma takiego punktu. Dlatego, że wartości tej funkcji są niczym nieograniczone z dołu. Są dowolnie małe. Czyli nie mamy takiego punktu, w którym funkcja osiągnęłaby globalne minimum. Więc możemy napisać, że tutaj mamy brak minimum. Globalnego. Brak minimum globalnego. Takiego punktu, w którym wartość najmniejsza byłaby osiągana, nie ma po prostu. No dobrze, ale może są jakieś właśnie minima lub maksima lokalne jeszcze? Przyjrzyjmy się temu punktowi, który tutaj mamy na wykresie. Oznaczmy tutaj argument przez x1. Zauważmy, że jeżeli ograniczymy się tylko do pewnego otoczenia tego punktu, to w otoczeniu tego punktu wartości tej funkcji są zawsze większe niż wartość funkcji w tym punkcie. No i taki punkt nazywa się minimum lokalnym, właśnie, czyli tutaj mamy minimum lokalne. Lokalne to oznacza, że jak rozważamy tylko pewne otoczenie tego punktu, no to w tym otoczeniu ta wartość funkcji w tym punkcie jest najmniejsza. No dobrze, to jest minimum lokalne, no i mamy tutaj jeszcze ten punkt, który się również wyróżnia. No i pewnie domyślacie się, że w tym punkcie mamy oznaczmy argument przez x2, że w tym punkcie mamy lokalne maksimum. No i tak właśnie jest, no bo jak ograniczymy się tylko do pewnego otoczenia tego punktu x2, no to w tym otoczeniu wartości funkcji są zawsze nie większe niż wartość funkcji w tym punkcie, więc jest to pewne lokalne maksimum. No i lokalność polega na tym, że oczywiście wartość w tym punkcie jest, jest mniejsza niż wartość na przykład w tym punkcie. Ale jeżeli ograniczymy się tylko do pewnego otoczenia, no to to jest maksimum. Czyli to się nazywa właśnie maksimum lokalne. Taki punkt. Myślę, że już dosyć dobrze intuicyjnie... Czujecie o co chodzi z tymi lokalnymi minimami i maksimami. No i teraz możemy zastanowić się, jak połączyć tę wiedzę z naszą wiedzą o rachunku różniczkowym. Zastanówmy się, jaka będzie pochodna tej funkcji w tych punktach, które tutaj wyróżniłem. Pochodna, jak wiecie, to jest nachylenie stycznej do wykresu. No to narysujmy sobie styczną do wykresu funkcji w tym punkcie. No i ta styczna będzie tutaj, jak widać, pozioma. Więc jej nachylenie będzie równe 0. Czyli pochodna funkcji w tym punkcie x0 pochodna w tym punkcie x0 będzie równa 0, bo współczynnik kierunkowy nachylenia stycznej jest 0. Podobnie będzie w tym punkcie x1. Jak tutaj narysuję styczną, no to również ta styczna jest pozioma. No więc jej współczynnik kierunkowy jest równy 0, a współczynnik kierunkowy stycznej to jest nic innego jak pochodna funkcji, czyli pochodna funkcji w punkcie x1 również będzie równa 0. No, ale w tym punkcie X2 sytuacja już jest trochę inna. Dlatego, że jeżeli tutaj byśmy chcieli narysować styczną do wykresu funkcji, to nam się po prostu nie uda jej narysować w tym punkcie. Dlatego, że z lewej strony styczna do wykresu ma nachylenie dodatnie. Z prawej strony styczna do wykresu funkcji ma nachylenie ujemne. Więc pochodna z lewej strony dąży do pewnej dodatnej liczby, pochodna z prawej strony dąży do pewnej ujemnej liczby. Więc mamy inną granicę pochodnej z lewej i z prawej strony, więc pochodna w tym punkcie jest po prostu nieokreślona, bo gdyby była określona, no to granica pochodnej z lewej i z prawej strony musiałaby być taka sama. Więc tutaj jest taki punkt, w którym pochodna f' w punkcie x2 jest nieokreślona. Nieokreślona. No dobrze, no to jaką tu widzimy prawidłowość? Widzimy, że. Jeżeli mamy punkt ekstremalny, czyli taki punkt, w którym mamy maksimum lub minimum, no to pochodna jest albo 0, albo jest nieokreślona. No to może napiszemy to, jako, jako taką ogólną regułę, no bo rzeczywiście coś takiego jest. Ja tego oczywiście tutaj nie dowodzę, tylko przekazuję Wam pewne intuicje, ale możecie być przekonani, że da się to udowodnić, że rzeczywiście tak jest, że jeżeli tylko mamy w jakimś punkcie, punkcie x równym c, ekstremum, czyli minimum lub maksimum. No to wtedy pochodna w tym punkcie ma dwie możliwości. Albo pochodna w tym punkcie C jest 0, lub pochodna w tym punkcie C jest nieokreślona. Inaczej mówiąc, jeżeli pochodna jest określona w takim punkcie ekstremalnym to musi być równa 0. No i taki punkt, w którym pochodna jest równa 0 lub jest nieokreślona, nazywa się punktem krytycznym funkcji. To jest punkt krytyczny. Tutaj muszę jeszcze zrobić jedno zastrzeżenie, mianowicie to rozumowanie jest dobre tylko wtedy, jeżeli ten punkt, w którym rozważamy to ekstremum, to jest punkt wewnętrzny, czyli to x równe c to musi być punkt wewnętrzny. Co to znaczy? To znaczy, że nie może leżeć na brzegu dziedziny funkcji. Czyli gdybyśmy mieli wykres tej funkcji, która jest określona tylko na pewnym przedziale, tutaj mieliśmy funkcję określoną na całej prostej rzeczywistości, dlatego nie było tego problemu, ale czasami są funkcje określone tylko na przykład na jakimś przedziale, no i ta funkcja ma jakiś tutaj sobie przebieg, no to to rozumowanie, o którym tutaj mówimy, to wynikanie, to jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy ten punkt. Należy do dziedziny tej funkcji razem z jakimś całym otoczeniem. To było tutaj kluczowe, że rozważaliśmy minima lub maksima lokalne, patrząc jak się zachowuje się funkcja w otoczeniu tego punktu. Więc to wynikanie, że w punkcie mamy ekstremum, wtedy z tego wynika, że ten punkt jest punktem krytycznym, jest prawdziwe tylko wtedy, kiedy ten punkt leży we wnętrzu dziedziny. To nie dotyczy punktów, które leżą na brzegu. Czyli gdyby to był punkt, który leży na brzegu dziedziny funkcji, wtedy nie ma, tego, nie ma możliwości rozpatrywania funkcji w całym otoczeniu tego punktu, więc to rozumowanie jest niedobre. Więc to jest tylko dla punktów wewnętrznych, a ja mamy punkty, które leżą na brzegu takiego przedziału, no to musimy się nimi zająć oddzielnie. No dobrze, a teraz możemy się zastanowić, czy zachodzi wynikanie w drugą stronę, czy każdy punkt krytyczny jest punktem ekstremalnym. Zastanówmy się. Może wypiszemy, jakie mamy tutaj punkty krytyczne dla naszej funkcji. Postarajmy się wypisać wszystkie punkty krytyczne. Czyli tutaj sobie wypiszemy punkty krytyczne naszej funkcji. Znajdźmy je wszystkie. Punkty krytyczne. Wiemy, że mamy już znalezione pewne punkty. W punkcie X 0 pochodna się zeruje. W punkcie X1 pochodna się zeruje, więc to jest punkt krytyczny. W punkcie X2 Pochodna jest nieokreślona, więc to jest punkt krytyczny. A czy mamy jeszcze jakieś inne punkty krytyczne? No, przypatrzmy się takiemu punktowi, który teraz zaznaczam. Oznaczmy go jako x3. Zauważmy, że jeżeli narysujemy styczną do wykresu funkcji w tym punkcie, to ta styczna również będzie tutaj pozioma. Czyli pochodna w tym punkcie x3 jest równa 0, a więc ten punkt x3 jest również punktem krytycznym. Ale nie jest punktem ekstremalnym. W tym punkcie nie mamy ani minimum, ani maksimum. To jest taki punkt, gdzie widzicie, z lewej strony funkcja maleje, dochodzimy do tego punktu x3, to wykres się wypłaszcza, a więc pochodna staje się równa 0, styczna jest pozioma, ale później funkcja znowu zaczyna maleć. No i nie mamy tutaj ekstremum. Funkcja maleje, potem znowu maleje, nie ma ekstremum, ale jest punkt krytyczny, bo pochodna się zeruje. Czyli widzimy, że nie zawsze punkt krytyczny musi być punktem ekstremalnym. I tu mamy taki przykład. Mamy trzy punkty krytyczne, które są punktami ekstremalnymi i mamy jeden punkt krytyczny, który nie jest punktem ekstremalnym. No i chciałbym, żebyście zapamiętali to, że nie zawsze, kiedy pochodna się zeruje lub jest nieokreślona, to mamy ekstremum w takim punkcie. Natomiast jeżeli mamy ekstremum, no to na pewno musi to być punkt krytyczny. No i jak odróżniać teraz te punkty? krytyczne, które są ekstremalne, a które nie są, to zobaczcie w kolejnych filmach poznamy różne narzędzia, pozwalające nam rozstrzygnąć, czy dany punkt krytyczny jest ekstremalny, czy nie.